Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych i dzisiaj w ramach ekonometrii taka mała, może dla niektórych ciekawostka, jaką jest tabela albo Macierz-Kross. Ona z definicji zawiera sumy iloczynów wartości wszystkich par zmiennych modelu, czyli tu mam omówiony przypadek dla modelu z jednozmienną objaśniającą. Krótko mówiąc, tutaj zarówno w wierszach, jak i w kolumnach mamy po kolei na przykład wymienione wszystkie zmienne, które nam są potrzebne, czyli y objaśniana, potem x1, potem x2, x3 i tak dalej i w końcu 1. Jak tu było powiedziane, mamy tylko jedną zmienną objaśniającą, czyli tylko 1x. I tak samo w kolumnach, odbicie lustrzane. Jeżeli tu był y, to tutaj też jest y. Jeżeli tu jest x, to tu też jest x. Jedynka i jedynka tak samo musi zostać zapisana. I teraz dokładnie w przypadku już jakiegoś liczbowego przykładu możemy powiedzieć, że na przecięciu y i y jest dosłownie zawsze, w każdym momencie tutaj możemy powiedzieć suma przemnożeń tego wiersza z tą kolumną, czyli to jest suma y-ków podniesionych do kwadratu, bo y razy y daje y do kwadratu. Jeżeli na przykład tu by był konkretny jakiś wynik liczbowy, byśmy powiedzieli, że to jest suma przemnożeń y-ków razy x. Jeżeli na przykład, co daje w ogóle nam ta jedynka? Jedynka to jest jakby element mnożenia razy 1. Więc element przemnożenia y-ków wszystkich po kolei razy element składający się z samych jedynek jest to faktycznie tylko suma y-ków podniesionych, czy tam powiedzmy sumowanych, tak? Jeżeli w tym momencie tutaj na polu zielonym mam sumę x, y, dlatego że jest to suma przemnożeń wszystkich x-ów razy po kolei wszystkie y-ki, jeżeli oczywiście one są uporządkowane w jakiś sposób i dalej idąc możemy zauważyć w tym momencie tą symetrię, to znaczy ten wynik daje ten sam wynik co tutaj, bo czy ja sumuję y razy x-y, czy x razy y, dokładnie wychodzi to samo. Dlatego jedynka razy jedynka na przykład to są przemnożenia wszystkich jedynek, na przykład jak mam 9 obserwacji, to mam 9 jedynek. I każda z jedynek przemnożona razy drugie jedynki, to mam 9 takich przemnożeń 1 razy 1, co faktycznie daje 9. Jeżeli matematycznie to byśmy chcieli sobie rozpisać, proszę bardzo, jak najbardziej możemy to zrobić. I wówczas taki macierzy cross możemy podstawić do wzoru na model ekonometryczny, przykładowo z jedną zmienną, gdzie mamy podane konkretne sumy, jakie są nam potrzebne, a nie obliczenia macierzowe. Z takiej macierzy na pewno możemy się zorientować, jaka jest liczba obserwacji, bo przemnożenie razy jedynek razy jedynki daje nam liczbę obserwacji w modelu. Ja kończę omawianie tego zagadnienia. Była to tabela albo Macierz-Kross. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie pisać na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Zapraszam do kontaktu, do subskrybowania kanału i do udostępniania znajomym wszystkich tych filmów, które są Wam potrzebne.